Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny indyczek. Plany na następne gry są w podpiętym komentarzu i ponad 4 lata temu grałem w gierkę nazwaną EpiStory. Story. Dzisiaj tytuł, który powraca do tej dość nietypowej mechaniki, można powiedzieć, że jest tak część kolejna, chociaż umieszczona w nieco innym świecie, ale o tych samych podstawach, co bardzo przyjemne ze strony autorów z ciekawie nazywającego się studia Fishing Cactus, czyli. Łowiący kaktus, to fakt, że ich nowa produkcja wychodzi do finalnej wersji, już niewczesno-dostępowej, równo 5 lat od poprzedniej. Epistory pojawił się 30 marca 2016 roku, a Nano Tail Typing Chronicles pojawia się w pełnej wersji 31 marca 2021. Wcześniej mieliśmy wczesny dostęp do tej gierki, który przyjęty został bardzo pozytywnie, i co warto zaznaczyć na start, tytuły oba mamy w pełnej polskiej wersji językowej, no może poza dubbingiem, a jest to w przypadku tej gry niezwykle istotne. Dlaczego? Bo NanoTale oraz Epistory to gry bardzo mocno bazujące na tekście. Czy będzie tu zatem dużo nudnego czytania i chodzi o rozbudowaną fabułę? To też, ale przede wszystkim dlatego, że NanoTale oraz poprzednie Epistory to gry bazujące na pisaniu na klawiaturze. Jak to? Dialogi będziemy pisać, by móc z postaciami mówić? Coś w tym stylu. Jednak to my będziemy pisać rzeczy, które nas otaczają, a nawet pisać nasze decyzje, ruchy, sytuacje fabularne, a nawet ataki. Epistory oraz Nanotale to gry przygodowe, czasami logiczne, z elementami walki, gdzie wszystko dzieje się poprzez tekst, ale mimo to Gierka potrafi posiadać ładną oprawę graficzną i niezłą dynamikę. Nietypowa sprawa też mi się wydaje. No to przed wami pełna recka tej gierki. Co ważne, obie produkcje mają niskie wymagania sprzętowe, w minimalnych znajdziemy tutaj w przypadku Nanotail bardzo cienką i piątkę co w przypadku gier wydaje mi się, że już zaczyna być trochę standardem, prawda? 8GB RAM oraz GTX. 295 co tutaj raczej jest mocno naciągnięte, no ale odpalając grę na starym laptopie z jakimś wieloletnim GTX-em chyba 660 dało radę podcisnąć ten tytuł na niskich detalach, przyjemnej ilości klatek w przypadku silnych sprzętów jakieś 1080, 2080 ta gra chodziła mi w 144 klatkach na maksymalnych na 2560 na 1440 na 4K też było nieźle i po prostu ta gra była arcy przyjemnością graficzną. Przypominam, że jest to gierka logiczna, w tle zobaczycie pociętą rozgrywkę z różnych epizodów, co może delikatnie stanowić w niektórych miejscach spoiler. Po ile? Po 72 zł na Steamie oficjalnie, na G2 po lekko ponad 50 zł za klucz globalny, jednak pamiętajcie o jednej fajnej rzeczy. Do połowy kwietnia, jeżeli kupicie Nanotale, otrzymacie też EpiStory za darmo. Rozgrywkę. Poznajemy tutaj od krótkiej scenki fabularnej, gdzie widzimy młodą kobietę, konkretnie kronikarkę imieniem Rosalind. Śnimy i zostajemy wyrwani ze snu przez naszą nauczycielkę. Fabuła gry odbywa się na trzech wymiarach. Po pierwsze czytamy tekst pisany nam na ekranie albo też go słuchamy, bo mamy tutaj dubbing. Po drugie, słyszymy komentarze naszej postaci lub innych bohaterów innych postaci i patrzcie na to piszemy sobie fabułę. Poznajmy samochód w nanotele, gdzie prowadzi nas wspomniana nauczycielka i na przykład widzimy rośliny. Aktywując spację tryb pisania, widzimy w słowniku. Jakby hasło, które musimy wpisać, tak? Jest ono normalnie na ekranie też podane w języku polskim, jakie mamy wklepać po prostu na klawiaturze. I co to da? Słowa podane w ekranie, czy na ekranie, w formie napisów zmieniają świat. Na przykład rozerwą na początku rosnące drzewko, co powoduje eksplozję jego soków i zalanie wodą obszaru. A na przykład, jeżeli ta woda dotrze do jakichś suchych roślin, to one zaczną kwitnąć, rozrastać się i tak dalej. A później na przykład możemy je podpalić. Te słowa pasują do. Danego obiektu, na przykład trawiasty, miąż, miękki, soczysty, fioletowy, roślina. Tego typu słowa musimy wpisać na klawiaturze, by aktywować dany obiekt, po którym em, te słowa się znajdują. Inne słowa wpisujemy, gdy pojawi się już na przykład fabuła. Wówczas dodatkowo widzimy nasz notatnik, a nasza postać czyta to, co czuje, co zapisuje, co widzi, czego doświadcza. Trafiamy do krainy magii, w której powoli mroki, spaczenie, zwane tutaj magią nieharmoniczną, powoli. Z zjada świat drzew, natury i życia. Na przykład na wielkim drzewie życia, które widzimy na początku gry pojawiają się grzyby, narośla, fioletowe, mroczne i tak dalej. Eksplorując świat poznajemy jedną z kilku krain, jakie odwiedzimy, ale niestety są one aż tak... no nie są. Nie są one aż tak mocno wyraziste jak te znane z Epistory. Zaczynamy w lesie, ale trafiamy też na pustynię, do jaskiń, na stepy oraz na rzeki płynące wśród skał, do takich kanionów, wąwozów, tego typu rzeczy. Świat Nano դե այստեղ Bardzo graficznie baśniowy, ale zarazem też jest klimatyczny, dość mroczny, jakby lekko, może niewycinankowy, ale można powiedzieć, że troszeczkę nisko z dużą dawką odpowiedniego takiego pędzla, który sprawia, że tych krawędzi tak mocno nie widać, tych załamań. Ale faktycznie, kiedy oglądamy sobie filmik fabularny, widzimy, że te postaci są jakby takie troszeczkę wycinankowe, troszeczkę Leopoli, troszeczkę jakby plastelinowe, jakby z takiej modeliny, ale wydaje mi się, że wykonano to naprawdę bardzo klimatycznie. Może poza tym, że te filmy czasami zdają się, jakby były zrobione może nie w 20 latkach, ale po prostu miały taki styl graficzny, że mają być wykonane w taki bardzo niskogladkowy sposób. Wiele rzeczy w naszej okolicy możemy też zapisać, dostając doświadczenie i powiększając sobie encyklopedię, jakby wewnątrz wewnątrzfabularną, wewnątrz fabularną, aż w końcu dochodzi też do. Walki klawiaturowej. Wówczas musimy wklebywać na nie słowa związane z daną postacią czy z danym przeciwnikiem, na przykład walcząc z izodami mroku, będzie to uzurpator, czernie, zło, tego typu hasła, ale już poznające małe, urocze, chowające się w norkach króliczki ziemne, będą to na przykład słowa uszy, ostrożność, strach. Tego typu sprawy, więc jak mówiłem, każdy obiekt w tej grze, który ma za sobą jakieś słowa, yy, no ma coś takiego, że one są z tym akurat związane. Co fajne, awansujemy również postać, walcząc, robiąc zadania, odkrywając nowe przedmioty, rośliny, rzeczy na świecie i co śmiechowe, też musimy wklepać w klawiaturę. To jakie ulepszenie wraz z levelem postaci z kolejnym poziomem chcemy mieć. Na przykład odrzucenie przeciwników dostrzegające na przykład, ukryte rzeczy, z czasem nauczymy się korzystać też z magii w odpowiednie sposoby i to wszystko musimy wklepać na klawiaturę w odpowiednim momencie. Na przykład pisząc snob Ogień i cel. To sprawi, że dany cel zostanie podpalony snopem ognia, linią ognia. Na poza tym pisaniem ma elementy logiczne, co wymusza na nas to, by czasami myśleć, na przykład zwrócić uwagę przeciwnika, podsunąć go bliżej i na przykład podpalić, i on następnie idąc do nas podpali jakieś rośliny. Jednak na szczęście gra jest dobrze zrobiona pod kątem idiotoodpornym, czyli nie spotkałem się z tym, by jakieś zagadki fabularne, a nie poboczne dało się zepsuć, więc tej gry. No chyba nie da się zepsuć pod tym względem. Jednak im dalej w świat tym myślenia jest więcej. Na przykład niektóre tereny pokryje woda, co uniemożliwi nam przejście, bo woda jest za wysoka. Ale jeżeli coś zrobimy, na przykład sprawimy, że rośliny zaczną rosnąć, to ta woda przestanie płynąć. Innym razem mamy trujące flegmy, które są łatwopalne, ale i tak z czasem ponownie pokryją teren trucizną, więc musimy się troszeczkę nastarać, żeby gdzieś tutaj nie oberwać, i też możemy zmieniać stopień trudności, na przykład o to, że zdrowie nam się regeneruje albo nie regeneruje się nam wcale i musimy korzystać z roślinek leczących i wówczas faktycznie takie różne pułapki, drucizny będą dla nas dużym zagrożeniem, bo zdrowie się nie będzie odnawiać. Nanotale ma trzy duże, wielkie, ogromne zalety. Po pierwsze to fabuła. Za każdym NPC, zadaniem, miejscem, głazem z historią stoi masa ciekawych rzeczy. Historie pisane są naprawdę fajnie, plus ten fajny dubbing naszej głównej bohaterki. Jest to najlepsza gra, jaką możesz wybrać do relaksu po pracy. No chyba, że jesteś biurowym piwniczakiem i na widok klawiatury po pracy masz ochotę rozwalić ją o ścianę. To wtedy nie. Ale jeżeli chcecie nauczyć się szybko pisać, doskonały trening przez zabawę. Gra nie ma wysokiego stopnia trudności, też nie jest w jakiś sposób e, przerażająca, czy wulgarna, brutalna, więc fajnie nadal się dla lepszego, czy powiedzmy naszego e, no, lepszego DLC, czyli starszego syna, nie wiem, e, brata, e, córki, siostry, innego DLC, tego typu spraw. W opcjach możemy zmienić rzeczy, które wpływają na ten stopień trudności, więc jeżeli na, na przykład nasze dziecko sobie z tym nie radzi, to wydaje mi się, że można to wszystko sobie dotwikować, poprawić. Druga sprawa to niskie wymagania sprzętowe. Nawet na 770 ten tytuł można odpalić w 60 klętkach. Trzecia sprawa to nijaki system wyposażenia. Niestety i to nie jest zaleta rozwoju postaci. Niestety dobieramy tylko umiejętności wraz z poziomem. A fajnie byłoby mieć tu jakiś system ekwipunku, zbierania przedmiotów, może na przykład dający większe, wyraźniejsze słowa tego typu rzeczy. Ale wydaje mi się, że support, wsparcie dla polskich znaków tutaj, w tej grze, jest w tym wszystkim jednak zaletą. Wśród ocen. Na Steamie dominuje pogląd o tym, że gra świetnie buduje świat, świetnie buduje um, uniwersum, fabułę, oraz posiada to, że słowa są mocno związane z daną rzeczą. Na przykład, jak mówiłem, rośliny mają swoje, przeciwnicy swoje, rodzaje słów, przedmioty swoje i tak dalej. W ocenach negatywnych przeważa fakt, że gra jest zbyt jednakowa, mniej oryginalna pod względem uniwersum niż Epistory. I przejdźmy do tego, co mi się tutaj jednak nie spodobało. Więc jeżeli chodzi o wady tej gry, szczerze mówiąc, to jest ich. Y Niestety niewiele, ale przyznam lekko, że lepiej grało mi się w Epistory niż w Nanotale. Delikatnie lepiej. Dlaczego? Powód jest prosty. Nanotale bardzo mocno bazuje na wielkim świecie, który ma masę połączeń, przejść, mostków, czyli opcji na przykład powrotu czy transportu pomiędzy lokacjami. Gdy spojrzymy po 10 godzinach w Nanotale na mapę świata, jaką przeszliśmy przez ten czas, zaczynamy czuć się lekkie przerażenie, że w tej gierce mamy aż tyle połączeń między lokacjami. Mamy mapę i wręcz zalecany z niej oczywiście korzystać Jest co dobre dość wyraźna i ładnie pokazuje nam to, gdzie byliśmy, gdzie nie, gdzie są przejścia i niezaliczone przez nas zadania. Jednak mapa przypomina taką pajęczynę, gdzie niepotrzebnie tworzymy dodatkowe połączenia, czasami z punktu A do B, mimo to, że obok mamy drugie przejście. Na całym wizerunku tej gry przez to pojawia się rysa i dostrzegamy lekkie przekomplikowanie świata. Jeżeli graliście kiedyś w bierki, to mniej więcej tak to wygląda, że nasz świat w Nanotail, gdy weźmiemy jedną bierkę z nich, Kolejne się poruszają, przemieniają. Tu jest tak z przejściami: odblokowujemy jedno i zamiast, zamiast mieć jasną wizję, że prowadzi ono do dwóch, trzech kolejnych lokacji, tutaj odblokowujemy przejście i okazuje się, że to. Skrót do odwiedzonych przez nas 10 innych lokacji i pięciu kolejnych następnych, które jeszcze dodatkowo w ten sam sposób się łączą. Kryancja świata nieco pęka pod własnym ciężarem. To było w Epic Story nieco przyjemniejsze. Mam wrażenie, że walka oraz mechanika rzucania żywiołów w Epic Story też była ciekawsza, bardziej... Y Powiedziałbym naturalna. Tutaj jest taka, jakby nastawiona bardziej na eksplorację i fabułę niż na walkę. Finalnie, jest to godna i dobra druga gra, bazująca na świetnym pomyśle Epistory, ale w mojej ocenie delikatnie, minimalnie o 5% od niej słabsza mechanicznie. I pod względem świata. Epistole miał swój unikalny styl, unikalny klimat, sposób generacji mapy, unikalne żywioły, które może nie unikalne żywioły, bo ogień nie może być unikalny, ale mam na myśli to, że walka była bardzo nietypowa za pomocą słów i żywiołów. Były wykluczenia, były mechaniki wzajemne. Tutaj w nano tego lekko brakuje, co nie znaczy, że gra jest wiele gorsza lub słabsza. Wydaje mi się, że przede wszystkim jest ładniejsza graficznie, jest bardziej warstwowa, jest bardziej ciekawa fabularnie, jest dobra, nawet bardzo dobra z plusem, i to taki dziwny moment, gdy do końca nie wiem, czy dać pełną zieleń, czy jednak lekki zielony pasek miniaturki. To jest mój rodzaj oceny kanałowej, bo danie jej pełnej zieleni byłoby maksymalnym poleceniem tej gry z mojej strony, a miniaturka lekko zielona. To trochę za mało. Wybiorę jednak tę drugą opcję. To gra dobra, którą warto się zainteresować. A najlepszym wyjściem z NanoTale jest przemyślenie zakupu. Jeżeli oglądasz ten film do połowy kwietnia 2021 roku, możesz kupić NanoTale i dostać Epistory za darmo. Pograj sobie półtorej godziny i pomyśl, czy warto grę zwrócić, czy jednak nie. Jeżeli gra ci się spodoba, zachowaj ją na koncie, będziesz miał dodatkowy Epistory za darmo. Możesz też kupić Epistory na G2 dosłownie za 8 zł. Mimo tego, że na miniaturce zostawię lekką zieleń, na Steamie polecę tutaj ten tytuł dwoma pozytywami. W systemie kuratora sklepowego Steamowego i oczywiście na systemie recenzji też. Gra po prostu na dwa lajki zasługuje, bo warta jestem um, tego, by ją zobaczyć. Warta jest ta ciekawa mechanika i warta jest to, żeby ta mechanika, ten pomysł się przebił nieco dalej do odbiorców. A wy, co myślicie o tej gierce? System komentarzy znajduje się na dole. Na koniec klasyczna scenka podziękowalna dla płatnych wspierających ten YouTube'owy bajzel indyczy. Kwiecień przynosi ciekawe gierki, tak, będę klepał Outriders. I jeżeli ktoś z Was również, to na Discord jest grupka growa do tego. Ja czasami siedzę sobie na gównianym kanale i po prostu sobie gram. Drale Raksu klepię sobie też w Magical Legends, który mimo tego wylewu technicznego wydaje mi się przyjemnym tytułem, fajnym hack and Slashem. Prócz tego w planach mam grę przypominającą FTL na sterydach. Niestety nie dostałem się do beta New World'a, mimo to, że ma preorder gry. Trochę negatywnie nastawę. Stawiam to do tej gierki, no ale cóż, mogę poradzić. Część mniejszych gierek, jakie pojawią się na kanale, może zrobię w formie live'ów. Tyle.